Wymiana hamulców Ford Focus, rocznik 2006. Hamulce bębnowe i wymiana trwa już chyba trzeci dzień. Bo jestem cały czas zaskakiwany czymś, czego się nie spodziewałem. Jak na przykład tutaj na bębnie powinny być takie dwa otwory uwintowane, przez które wkręca się śruby i odpychają bęben od piasty. Dzięki temu można ściągnąć po prostu łatwiej bęben. Jak widać, nie ma tych dziurek. A więc musiałem sobie zrobić taki oto ściągacz. Filmik będzie na kanale osobny, jak sobie to robię. Taki ściągacz do bębnu musiałem sobie zrobić na wymiar. O tyle miałem łatwiej, że miałem już to. Także tyle miałem łatwiej. Udało mi się ściągnąć te bębny. Wymieniłem również szczęki, aczkolwiek okazało się, że również tłoczki są w kiepskim stanie. Gdzieś tu mam. Na jednym jest, jak widać, gumka pęknięta. W ogóle są takie skorodowane tutaj, na przykład. Także no nie wyglądają jakoś tak specjalnie, więc ja też postanowiłem, że wymienię przy okazji. To też przedłużyło mi troszeczkę tą moją pracę. Aczkolwiek po złożeniu wszystkiego okazało się, że nie mam w ogóle hamulców z tyłu, pomimo że odpowietrzyłem układ, przynajmniej starałem się to zrobić. Ale wiem, że nie zrobiłem jednej rzeczy, a mianowicie nie pobawiłem się w ogóle samoregulatorem. Nie wiem, czy on jest zapieczony, poza tym go skręciłem na maksa po to, żeby założyć swobodnie bęben. Także być może tu jest przyczyna, rozbiorę to ponownie, teraz będzie myślę, że dużo łatwiej, dużo szybciej mi to pójdzie. Myślę, że nawet bez ściągacza się obejdzie. Także zobaczymy. Spróbuję tam rozebrać to wszystko od nowa. Samoregulator przeczyszczę. Nasmaruję. Jeszcze nie wiem czym. Może smarem miedzianym. Nie wiem, zobaczę. I dopiero będziemy próbować coś od nowa hamować. Odpowietrze. Będę próbował odpowietrzyć ponownie. Na wszelki wypadek, jak już koła będą ściągnięte. Także zabieramy się do roboty, trzeci dzień, myślę, że w końcu trzeba to skończyć. Mamy winowajce, samoregulator, rzeczywiście coś tu było zapieczone i nie chciał po prostu się przekręcać ten element w środku. Zasada działania samoregulatora polega na tym, że dopasowuje szczęki do bębnów, aczkolwiek dopasowuje odległość ich od bębnów w miarę zużycia oczywiście szczęk. Tu jest taka zapadka, tutaj, taka metalowa blaszka z taką zapadką i tutaj jest taki zębaty o-ring, taki ring na tym elemencie w środku i przesuwa się po nim ta zapadka w miarę wciskania, i już nie puszcza, tylko przekręca ten wałeczek, komary wszędzie, przesuwa ten zameczek, ten element w środku i wykręca tutaj ten element, bo to jest gwint, rozpychając właśnie szczęki. Tak to wygląda. Właśnie było zapieczone, aczkolwiek jeszcze muszę popatrzeć, czy to wszystko dobrze funkcjonuje, jak się wciska hamulec. Thank you.
We'll be right back.